Pozdrawiam wszystkich, z tej strony Waldek, kanał Photomix. Zapraszam na kolejny tutorial, w którym pokażę, jak wykonać efekt Valencia. Efekt ten idealnie sprawdza się podczas edycji zdjęć na potrzeby Instagrama. Możemy dzięki temu zwiększyć ilość kliknięć, jak i zasięgi naszych zdjęć właśnie dzięki temu efektowi, który idealnie odpowiada wymaganiom Instagrama. Dokładnie chodzi o efekt wypłowienia, zażółcenia i zestarzenia zdjęcia. Pokażę to na przykładach używania gradientu, jak i krzywych. Zobaczycie, jak wykonać w bardzo prosty sposób ten efekt. Zapraszam do tutorialu. Pierwsze, co musimy zrobić, to z Adjustment Layer wybrać Gradient Map. Możemy to zrobić poprzez wejście tutaj do menu i wybrania opcji właśnie Gradient Map lub będąc w sekcji Adjustments także wybrać Gradient Map. Jedna i druga metoda wywołuje tą samą funkcję. Klikamy w tym miejscu na nasz gradient i wybieramy właśnie ten tutaj, Orange, Yellow, Orange. Zatwierdzamy OK. Zmieniamy rodzaj naszej maski na Multiply. I krycie zmniejszamy do około 20%. Jak widać, tak było przedtem, tak jest teraz. Zdjęcie zostało delikatnie zarzucone, kolory stały się bardziej miękkie, także jak akurat idziemy w dobrą stronę, jeśli chodzi o nasz efekt. Następnie przechodzimy i tworzymy warstwę Curves. Na tej samej zasadzie możemy to zrobić, albo wybrać to z opcji Adjustment właśnie tutaj w tej sekcji, lub Curves wybrać z dolnej belki naszych funkcji. Tutaj chodzi nam o to, żeby zdjąć w tej chwili całkowicie kontrast z naszego zdjęcia, zrobić go takim wypranym, dlatego ustawiamy się w naszej właśnie tutaj sekcji krzywych na cieniach i przeciągamy naszą krzywą do góry do pozycji, gdzie będzie dobrze właśnie takie widoczne rozjaśnienie i wypranie, takie spłaszczenie naszych kolorów. Zostawiamy tą warstwę tak jak jest w tej chwili. Przechodzimy do naszych Adjustment Layer i wybieramy Gradient Fill. Klikamy tutaj na nasz gradient. Wybieramy gradient przechodzący z fioletu w orange, w pomarańczowy właściwie. Klikamy OK, tutaj OK, przechodzimy do rodzaju warstwy i zmieniamy ją na screen, krycie na około 50%. Jak widać, już bardzo fajnie zaczyna nam się to wszystko komponować i zdjęcie bardzo ładnie przybiera kolorów właśnie efektu Valencia. Przechodzimy jeszcze raz do okna edycji naszego gradientu, czyli będąc w tej części, klikamy dwa razy, otwiera się ponownie okno edycji. Przechodzimy jeszcze raz do naszego gradientu, zmniejszamy, tak jak widać, jego jaśniejsze partie do około 60%. Wstawiamy jeszcze jeden pomocniczy punkt, ten przeciągamy maksymalnie na lewo i ten zostawiamy też na około, w zależności już będzie od świateł cieni naszego podstawowego zdjęcia, ale myślę, że około 60%, 70% będzie odpowiednie. Klikamy OK,
I teraz w funkcji jeszcze gradientu wybieramy kąt padania, z jakiego będzie ustawiony nasz gradient. Możemy w tej chwili zrobić, żeby właśnie padał z naszej lewej strony delikatnie, tak jakby był to efekt słońca. Czyli myślę, że około 130 stopni, nawet 120, powinno być wystarczające. Zatwierdzamy OK i następnie wybieramy jeszcze raz z naszych warstw Adjustment Selective Color. Tutaj zaznaczamy opcję Absolute. W Colors wybieramy neutralnie szary i dodajemy kontrastu do naszego zdjęcia, bo właściwie przez te nasze wszystkie wcześniejsze opcje nasze zdjęcie wygląda troszeczkę mało kontrastowo i jeszcze nieefektownie. Dlatego na kolorze czarnym dajemy do plusa na około 17-18%. Jak zauważycie, jeżeli dalej damy, kontrast będzie coraz większy. Jeżeli na minus, będziemy właśnie zdejmowali jeszcze bardziej kontrast. Dlatego plus 18 jest z powodzeniem wystarczające, jeśli chodzi o nasze zdjęcie. I właściwie na tym moglibyśmy już zakończyć naszą edycję. Jednak możemy jeszcze zgrupować nasze wszystkie warstwy. Czyli zaznaczamy warstwę najwyższą, klikamy Shift na klawiaturze, klikamy na warstwę najniższą. Jak widać, zaznaczyły nam się wszystkie warstwy pomiędzy nimi. Wciskamy Ctrl G, Command G na klawiaturze i mamy już wszystkie warstwy zgrupowane w jednym katalogu. Teraz możemy jeszcze troszeczkę ująć krycia, 88%. Zdjęcie jeszcze lepiej w tej chwili wygląda. I na tym można zakończyć edycję. Jeżeli zapisujemy od razu nasze zdjęcie, to proponuję spłaszczyć nasz obraz, czyli Alt, Ctrl, Shift i E literka, Option, Command, Shift i literka E w systemach makowskich. Jak widać, stworzyła nam się tutaj warstwa, która jest efektem spłaszczenia wszystkich naszych warstw w grupie wraz z naszym backgroundem. Przechodzimy do menu Filter, Sharpen, Smart Sharp. Zaznaczymy nasze oko. Jak widać, w tym wypadku to, co jest, to całkiem dobrze nam wyostrza nasze zdjęcie. Nie jest to wyostrzone za mocno, a jest jak w sam raz. Klikamy OK i efekt gotowy do wydruku lub do pokazania w internecie. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Zachęcam również do obejrzenia moich wcześniejszych filmów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na najbliższy poniedziałek, na następny film na moim kanale. Pozdrawiam, cześć.